Witam, dziś jest nowy rok, jeśli wy to widzicie, i dzisiaj mam do powiedzenia parę słów, ponieważ dzisiaj jest równy rok, odkąd zacząłem serię na swoim kanale Minecraft Spider-Man. Minecraft Spider-Man, seria kompletnie nie kopiowaną serią od Luferka. Zupełnie co innego, w sensie, no wiadomo, ta sama tematyka, Minecraft, Spider-Man, miasto, superbohaterzy, złodzieje, ale to nie było to samo. Jak ktoś umie trzeźwo myśleć, to na pewno to zauważył, bo było dużo postaci, jakich Lufer nie miał, i też rzeczy. My głównie opieraliśmy się na własnych pomysłach i na filmach z MCU. Będę patrzył tu, bo tutaj mam swój pogląd filmów wszystkich z Spider-Mana. Tak, jest to rok. Rok temu, 31 grudnia, rozpoczęła się seria Minecraft Spider-Man, która trwała, no, rok jakby. W sumie będzie ponad, bo dalej nie wleciało wam parę ostatnich odcinków, które muszę oczywiście jeszcze wam wrzucić, co zrobię oczywiście. No i zaczęło się to tak, że oglądałem właśnie Lufra i on nagrywał Minecraft Spidermana. A ja kiedyś znałem Spidermana i mówię, kurde, obejrzę sobie wszystkie filmy MCU, no i se oglądam. I mówię, ej, to jest zajebiste, ja chcę zrobić serię Minecraft Spiderman. I to właśnie było planowane tam, nie wiem, 3 czy ileś tam lat temu. I właśnie po tym czasie, 7 grudnia, wleciał pierwszy teaser Minecraft Spider-Mana. No i potem to jakoś się to tak ruszyło. 31 wleciał pierwszy odcinek pod tytułem ugryzł mnie zmodyfikowany pająk. Zostałem Spider-Manem, Minecraft Spider-Man. Miniatury, tytuły itp. To nie było w ogóle kopiowane, nic nie było kopiowane, po prostu mogło to wyglądać trochę podobnie, ale to nie było kopiowane nigdy, więc tak, to nie było kopiowane, ale czy Spider-Man powróci? To jest bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie. Powiem wam, że nie wiem. Te parę filmów albo już się po prostu anuluję i tyle po takim czasie, albo po prostu rzucę wam kiedyś tam te parę filmów ostatnich z tej serii i będzie kabum, koniec tej serii. No bo ona się już skończyła, my jej nie nagrywamy od... Ostatnie odcinki chyba były w czerwcu. Tak, a tu jest już styczeń. Więc no, długi czas jej nie nagrywamy, ale tak plus minus do wrzucenia, aby zostało tak mniej niż 15 odcinków, myślę. Więcej na pewno, nie? Nawet nie wiem, czy 10 by nie było, ale to bym musiał pliki popatrzeć itp. Tak czy siak, dziękuję. Ta seria przyjęła się niesamowicie, niesamowicie wam się podobała. Pierwszy odcinek ma prawie 1000 wyświetleń. 80 łapek w górę. Odcinki z Gwen, naprawdę, z Olą, odcinki robiły kosmiczne wyświetlenia. No, walka z Spider-Gwen, 4,4 tysiąca wyświetleń. Poszedłem na randkę z Gwen, 1,5 tysiąca. Iron Man, walka z Jaszczurem, 1300. Jaszczur, nowy wróg Spider-Mana, 1200. Zrobiłem swój pierwszy strój, 940, naprawdę mega wyświetlenia. I to nawet później, bo nawet później było córka Hawkeya, tworzymy Avengersów, prawie 900 wyświetleń, no to się trzymało dość długo. Oczywiście później te filmy, o nie, przepraszam, jeszcze nowy wróg Octaviusa, no ale później już te filmy nie miały takich kosmicznych wyświetleń. A przepraszam, nowy wróg Spidermana porwał Flasha, nowa era Minecraft Spidermana zrobiła właśnie te wyświetlenia, prawie 500 wyświetleń z Kingpinem.
powiem wam tyle. Oryginalna obsada jest. Mam z nią kontakt i sobie coś tam tworzymy. Oryginalna obsada, no czyli jaka? No oczywiście Ola jako Gwen, ja jako Promil jako Spider-Man, kto tam jeszcze był? Retox jako Pantera. No w sensie, no wiadomo już, jeśli byśmy robili znowu to, no to wszyscy nie będą tymi samymi osobami, ale czy tam mówię z tego co znacie, o. Kade... Ho? Kim był Kader? Był Kingpinem też? I nie wiem. Patoix jako Ant-Man. Barter jako Hawkeye. Vika jako Kate. Shiro Kasper jako Tony Stark, Iron Man. Oczywiście Grzesiu jako Kapitan Ameryka. Saya, a.k.a. Himiko, jako Pomidorowa Wiedźma, a.k.a. Wanda Vision, a.k.a. MJ. Kto tam jeszcze był w tym naszym tutaj świecie? Muszę sobie podejrzeć, bo moja pamięć graniczy mocno, zwłaszcza, że to nagrałem 19, ale już wiem, że na ten rok już się nic nie wydarzy, więc mogę sobie mówić takie słowa. Faye jako Flash, jako Hulk też był Kader. No ogólnie cała nasza obsada, te wszystkie osoby, które grały, wszystkie postacie, ja mam z nimi kontakt, z Sają, z nie wiem, Retoxem, Kaderem, Grzesiem, Gwen, Iron Manem, Tonym Starkiem, no jest kontakt, więc jeśli byśmy chcieli, byśmy coś nagrali. No jedna próba nowego była Wigilia w Minecraft Spider-Man, ale później to już nie miało sensu, jakoś to tak się skończyło. Myślę, że może połowa 2024, może koniec, a początek 2025, dopiero coś w temacie Minecraft Spider-Man nowego ruszy, bo póki co wątpię. Wrócę wam te stare i go end history. Więc chcę wam podziękować, że ta seria tak fajnie się przyjęła i za to, ile dzięki jej osiągnąłem, dzięki wam. Ja zanim zacząłem Minecraft Spidermana, to było chyba no mniej niż 100 subskrypcji, to na pewno, bo 29 grudnia, zanim zacząłem Minecraft Spidermana, wybiło 100 subskrypcji. Właśnie na 100 subskrypcji był właśnie specjal Minecraft Spiderman. Więc kto wie, może na 1000 subskrypcji wrócimy, kto wie, kto wie. No, progi były wbijane szybko. Byliśmy 100 subskrypcji, zaledwie miesiąc później był live z okazji 400 subskrypcji. To jest po prostu dla mnie niesamowicie. Niesamowite, bo pomyśląc, że rok temu, gdy odzyskałem swój kanał, to był chyba wrzesień? Już patrzę. Gdy odzyskałem swój kanał, miałem prosty cel. Fajnie się bawić i nagrywać fajne filmy. I ten cel, który teraz osiągnąłem, te 700 prawie subskrypcji, może już mam, nie wiem, na mój moment nagrywania nie mam, te prawie 700 subskrypcji po prostu jest wynikiem z kosmosu, który nigdy bym pomyślał, że w rok mogę tyle zrobić. Jeśli do końca 2024 będziemy mieli 1000 subskrypcji, to będę zadowolony. Jeśli będzie więcej, no to co, to wow, po prostu wow. A ja szukam dalej tego filmu, gdzie wróciłem. No wtedy tego w głowie nie miałem, że chcę robić to dalej, to wszystko. Ale była ta lampka w głowie, Minecraft Spider, to będzie to.
to będzie coś, dzięki czemu uda się w końcu coś więcej. I się udało? Dokładnie tak. Więc zarąbiście. Cieszy mnie to bardzo, naprawdę, że minęło tyle czasu i się udało. Ponad rok temu odcinek wróciłem. 7 łapek, 60 wyświetleń, 15 września w mojej imieniny, no tak. To było piękne, jak odzyskałem ten kanał. No wtedy właśnie wleciała Minecraft ekipa, wleciały Dorsy, Slime Rancher, ruszył House Flip, Humanfa Flat, Ultimate Chicken Horse, ekipa, Scrap Mechanic, Roblox, Minecraft Merchandolina, FNAF itp. 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 I potem pojawił się pierwszy teaser, trailery i ruszyło to. Więc wow, naprawdę. No, dzisiaj nie spodziewajcie się już nic innego niż właśnie ten film. Jeśli chodzi oczywiście o tematykę Minecraft Spidermana, bo oczywiście kilka filmów dzisiaj będzie. Żeby była tradycja. Dziś 16-17 wleci mocny film, tak myślę, że w tych godzinach, może później, nie wiem, ale dziś na pewno, ten film na pewno będzie przed tym filmem, co chcę nagrać. Ten film później będzie mega mocnym filmem, który wam wyjaśni dosłownie wszystko i na temat Spidermana i w ogóle na temat mojego kanału, wszystkich filmów i co się dzieje i czemu też jest reboot, channel i offline, więc to. Dziękuję i widzimy się niedługo. Nie obiecuję, że na Spidermanie, ale widzimy się niedługo. Zostawcie subskrypcję.